Witajcie. Zdarza się często tak, że przyjeżdżamy nad jakieś łowisko i okazuje się, że ryby są bardzo głęboko, na przykład na 8 albo nawet 12 metrach. Mamy wędki różne. Teleskopy, bolonki, które mogą nam posłużyć do takiego łowienia na spławik. Ale co zrobić, żeby komfortowo połowić sobie w takich warunkach odległościówką? Przecież odległościówki są długości 4,5, 3,9 i 3,6 metra. W dodatku mają bardzo drobne przelotki, więc klasyczny stoper nie wchodzi w rachubę. Trzeba sobie zrobić stoper nitkowy. Do tej prezentacji powiększyłem trochę skalę żyłki i jako żyłka główna posłuży mi taka linka. Jako nitka, z której będzie powstawał stoper, posłuży cieńsza, żarówna, żółta lineczka. Co teraz robimy? Z tej nitki tworzę takie kółko. Wchodzę końcem linki do niego, do środka i zaczynam owijać jedną i drugą linkę dookoła. Kilka razy. Im więcej, tym lepiej, ale w praktyce, żeby to wszystko było wygodne i miało ręce i nogi, wystarczy, żeby to było jakieś 7-8 razy. Teraz, kiedy już mam taką konstrukcję bardzo prostą, wystarczy to z umiarem i z rozwagą zacisnąć. Tak, żeby powstał ładny, sprężysty węzeł, w którym żyłka główna będzie się przesuwać, ale umiarkowanie. To musi stawiać opór, a jednocześnie być wyraźnym stoperem na tej żyłce. O proszę. Tak to wygląda. Teraz te wąsy się obcina i na żyłce mamy znakomity stoper. On sam w sobie nie będzie tutaj służył, ponieważ oczko spławika jest duże, załóżmy, że takie, czyli przez nie spokojnie przechodzi. Teraz trzeba dopasować koralik. Za chwilę Wam pokażę na wędce, jak to wygląda w praktyce. To już jest taki gotowy zestaw, zrobiony właśnie do łowienia z spławikiem przelotowym i tym, że stoperem nitkowym, na którym, jak widzicie, jest koralik. I to on stopuje. On jest tym właśnie łącznikiem, on stanowi porozumienie pomiędzy spławikiem a stoperem. Tak to wygląda już na prawdziwej żyłce. Taki stoper nitkowy, on ciężko chodzi, bardzo dobrze się ustawia, pięknie przechodzi przez przelotki. Jak widzicie, zostawiłem na nim długie wąsy. One w niczym nie przeszkadzają, mogą sobie spokojnie fruwać. Zobaczcie, jak to działa. Po prostu koralik dochodzi do tego węzła i blokuje spławik. Sztrrr. I to tyle. Proste? Niby tak, ale tak naprawdę trzeba to przez chwilę poćwiczyć, więc ćwiczcie. Do zobaczenia.